dzięki temu, że tych kontaktów je uruchamiamy, że zaczynają dla nas wszystkich pracować, dobieramy sobie ludzi i z tych, z którymi się będzie robiło dobre biznesy, dlatego że oni mają odpowiedniej kalibru biznes i jest ta fajna chemia, z tymi ludźmi się w sposób dobrze rozmawia, oni są godni zaufania, pracują z nami tak, jak i obydwu jest to spełnienie, jest to zadowolenie. Warto też się zastanowić, dlaczego ten kapitał społeczny jest taki istotny. Pan profesor Walkiewicz udowodnił w swojej książce, że są cztery istotne kapitały, które dają, które są ważne dla firm. To jest kapitał finansowy, kapitał materialny, czyli w postaci urządzeń, narzędzi. Kapitał ludzki, który wszyscy potrafimy już rozumieć, na czym polega, czyli to, co w głowach ludzie mają, i kapitał społeczny. To jest kapitał relacji, to jest kapitał zaufania, to jest kapitał, który też jest szalenie istotny w firmie. Można sobie wyobrazić, że firma nie będzie miała któregoś z tych kapitałów. Jeżeli nie będzie miała dwóch, już nie wierzę, żeby ona w ogóle mogła. Może firma działać nie mając któregoś z tych kapitałów, albo może po macoszemu traktować, nie uważać, że wystarczy, że on się sam będzie namnażał. Ale proszę zobaczyć, firmy, które mają bardzo duży kapitał społeczny, one potrzebują dużo mniejszego kapitału materialnego, czy kapitału tego finansowego. To jest wymierna korzyść, którą można jedno ogniwo tego łańcucha zamienić na drugie i będzie dalej silna. To ma sens, bo wszystkie firmy usługowe, które są oparte na wiedzy, czyli na know-how, muszą mieć kapitał społeczny, inaczej w ogóle nie będą działać. One w ogóle nie mają praktycznie tego materialnego. Proszę zobaczyć, że tam nie potrzeba pieniędzy. Tak, dokładnie. Że to się na czym innym buduje. Że fryzjer jak raz zainwestował, to już on już raz zainwestował. Teraz jeśli nie zbuduje kapitału społecznego dla swoich usług, no to niestety, sorry, jak to mówią. To co myśmy zauważyli, że przedsiębiorcy sprawdzają się w środowisku rywalizacyjnym, a tutaj pokazaliśmy, jak działa na rozwój przedsiębiorstw właśnie środowisko współpracy. Że nie zawsze trzeba rywalizować, warto czasami podzielić się chociażby wiedzą czy kontaktami, żeby... To jest potencjał, który większość przedsiębiorców do tej pory nie miała okazji sprawdzić i tutaj proponujemy, żeby zapoznali się, bo dzięki temu to będzie działało. Proszę Państwa, no właśnie, a jedną z definicji mentoringu jest to, że mentor dzieli się swoimi kontaktami ze swoim mentee i w ten sposób ułatwia mu na przykład start w przyszłość. To była audycja o networkingu. Państwa i moimi gośćmi byli pan profesor Stanisław Walukiewicz, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I autorzy książki Zanurz się w błękitnym oceanie, jak networking wspiera rozwój firm, pan Grzegorz Turniak. Dziękuję. I pan Krzysztof Rumianowski. Dziękuję. Proszę Państwa, realizował Oleś Kalmuk, wydawała Małgorzata Wołczyńska. Za chwilę audycja Dość Przemocy, na którą zapraszają Ewa Podolska i Renata Durda. A ja nazywam się Marzena Mazur i zapraszam na kolejną audycję Strefa Szefa, która już za tydzień, a będzie o teatrze, o mentoring theater, czyli o zupełnie nowym wyzwaniu i nowej jakości w takim biznesowym dążeniu ku doskonałości. Zapraszam już za tydzień. Do usłyszenia. Strefa Szefa. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Język polityki to zazwyczaj slogany, czcze obietnice, komunały, uszczypliwości, kalumnie, a czasem jawne kpiny z wyborców, z podatników, z obywateli. Spróbujmy z tego wycisnąć esencję. Prawda jest ważna. Proszę Państwa, żarty na bok. A teraz na poważnie. Program Mikołaja Lizuta. Od poniedziałku do piątku po 12:00. Zapraszam, Mikołaj Lizut. Reklama. Ach, nareszcie wiosna. Dla mnie to najlepszy czas na zmiany. Wyjęłam z szafy lżejsze ubrania, zmieniłam fryzurę, przeszłam na dietę i zaczęłam się więcej ruszać. A teraz? Czas zrobić coś dla wzmocnienia włosów po zimie i sięgnąć po skrzypowite. Skrzypowita jeden raz dziennie zawiera formułę ProHair, czyli połączenie skrzypu, pokrzywy i biotyny oraz kompleksu witamin dla gęstych i odżywionych włosów. Tylko teraz suplement diety skrzypowita w edycji limitowanej z regeneracyjną maską do włosów w prezencie. Skrzypowita, jesteś piękna. W czerwcowym Avanti. Wielki wybór kostiumów kąpielowych z najnowszych kolekcji. A także mnóstwo kuponów rabatowych na weekend w Niszek. To wydanie kupisz także z kosmetykami z serii Perfekta Oczyszczanie. Avanti. Już w sprzedaży. Nie przegap. Przez
lewą stronę do środka. Poczuj emocje z UPC. Teraz wszystkie najlepsze kanały sportowe. Możesz nagrywać aż 4 mecze jednocześnie. Korzystać z telewizji gdzie chcesz i na czym chcesz. I oglądać ponad 2000 filmów i seriali w cenie abonamentu. Test the best. Wypróbuj pakiet Telewizja plus Internet przez 30 dni za złotówkę. Zadzwoń 813-813-813. Odwiedź salon sprzedaży lub UPC.pl. 813-813-813. UPC. Tak, Jupo, że znowu się wachlasz? W lodówce mam wachlarz. Cały wachlarz napojów znajdziesz w każdej żabce. Na przykład napój Lipton Ice Tea 330 ml za nie więcej niż złoty 49. Żabka. Mały, wielki sklep. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Niedziela, 29 maja, minęła 15. Informacje TOK FM. Agnieszka Lipińska. Policja apeluje do kierowców o rozwagę i trzeźwość. Trwają powroty z długiego weekendu. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem na zachodzie Polski. Trener naszych siatkarzy zadowolony z gry swoich podopiecznych z Francją. Po niesamowitym meczu biało-czerwoni pokonali Francję 3-2. Trwają powroty z długiego majowego weekendu. Na drogach jest więcej policyjnych patroli, a funkcjonariusze zapowiadają, że będą bezlitośni dla tych, którzy łamią przepisy, mówi Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji. Na pewno nie będzie taryfy ulgowej dla tych, którzy jeżdżą szybko, brawurowo, nie będą stosować się do ograniczeń prędkości. Będziemy zwracać uwagę na sposób przewożenia dzieci, czy wszystkie osoby siedzące w samochodzie mają zapięte pasy bezpieczeństwa. I po raz kolejny przypominam, że w przypadku, gdy kierowca stworzy konkretne, realne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, będziemy zatrzymywać w takich sytuacjach prawo jazdy. Tak jak i kierowcom, którzy w terenie zabudowanym przekroczą dozwoloną prędkość o 50 km na godzinę. Przepisy o odbieraniu prawa jazdy weszły w życie dokładnie rok temu. Teraz ostrzeżenie przed burzami z gradem. Alert pierwszego, najniższego stopnia dotyczy 5 województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego. W czasie burz silniej powieje, w porywach do 75 km na godzinę. Burzowo było także wczoraj. Alert pierwszego stopnia obowiązywał dla 7 województw. Burze przeszły też nad zachodnią Europą, między innymi nad Francją. 11 osób, w tym 8 dzieci, zostało rannych w Paryżu w wyniku uderzenia pioruna. 6 poparzonych osób jest w stanie ciężkim. Podczas zabawy urodzinowej zorganizowanej w parku rozpętała się burza. Uczestnicy imprezy schronili się pod drzewem, w które uderzył piorun. Z kolei w zachodnich Niemczech także z powodu rażenia piorunem rannych zostało aż 35 osób. Wszystko wydarzyło się tuż po zakończeniu meczu piłki nożnej rozgrywanego przez dzieci. Piorun uderzył w sędziego. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala śmigłowcem. Ciężko ranne zostały też 2 osoby na trybunach, mówi jeden ze strażaków. Kiedy jechaliśmy na miejsce, dostaliśmy informację, że jedna osoba została poważnie ranna, pozostałe lżej. Wśród poszkodowanych były też małe dzieci, bo w tym czasie odbywał się młodzieżowy mecz piłki nożnej. Najmłodszy ma 9 lat, najstarszy 11. Dzięki Bogu dzieci nie odniosły poważnych obrażeń. Zostały przebadane, niektóre z nich wymagały hospitalizacji. Kilkoro miało bóle głowy i mdłości. Rzecznik policji powiedział, że w momencie uderzenia pioruna nie było ani deszczu, ani nawet zachmurzonego nieba. To było piękne zwycięstwo, mówił po meczu z Francją trener naszych siatkarzy Stefan Antiga. Po prawdziwym thrillerze biało-czerwoni dokonali niemal niemożliwego. Pokonali trójkolorowych 3-2. A w dwóch pierwszych setach górą byli Francuzi. Polacy przebudzili się dopiero w trzecim secie i w czwartym już remisowali z rywalami. O losach spotkania zdecydował dopiero tiebreak. Dzisiejsze starcie z Francją było drugim meczem Polaków w ramach turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk w Rio. Przepustkę do Brazylii wywalczą 4 z 8 grających w Tokio reprezentacji. A nie najlepsze wieści docierają natomiast z Arłamowa, ze zgrupowania naszej piłkarskiej kadry na Euro. Jak poinformował lekarz biało-czerwonych, Maciej Rybus, który doznał kontuzji barku, prawdopodobnie nie pojedzie na mistrzostwa we Francji. Piłkarz ma rzadki uraz. Dotychczasowe leczenie nie przynosi efektów. Jeszcze dziś odbędą się konsultacje z chirurgami. Rybus to drugi po Pawle Wszołku piłkarz reprezentacji Polski, którego kontuzja może wykluczyć z udziału w Euro 2016. W Puszczy Białowieskiej rozpoczynają się pierwsze cięcia sanitarne. Spór wokół sposobu
zespół ochrony tego lasu jednak nie gaśnie. Ministerstwo Środowiska przekonuje, że człowiek musi pomóc przyrodzie, z kolei ekolodzy chcą pozostawić sprawę samej naturze. Problem bada już Komisja Europejska. O wstrzymanie wyrębu zaapelowali dziś posłowie Nowoczesnej, mówi Ewa Lider. Puszcza Białowieska jest na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO i grozi nam skreślenie z tej listy. To jest naprawdę najpiękniejsze nasze dziedzictwo przyrodnicze i powinniśmy ją pozostawić dla przyszłych pokoleń. Zdaniem posłów Nowoczesnej cięcia w Puszczy Białowieskiej mogą pociągnąć za sobą unijne sankcje. Cała puszcza jest objęta siecią Natura 2000. Wycinka drzew, którą ogłosił ostatnio pan minister Szyszko, nie będzie miała tylko i wyłącznie konsekwencji przyrodniczych. Komisja Europejska już zaapelowała do ministerstwa, aby zaprzestać tej wycince. Puszcza Białowieska to ostatni nizinny naturalny las strefy umiarkowanej na świecie. Wpisana jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pogoda. Na zachodzie burzowo, lokalnie możliwe burze z gradem, już brzmi w zachodniopomorskim i na południu. W pozostałych regionach przez cały dzień słonecznie, a na termometrach w Trójmieście i Szczecinie 26 stopni, w Katowicach, Kielcach, Łodzi, Poznaniu, Białymstoku i Toruniu 27, w Warszawie, Krakowie, Radomiu, Lublinie i Wrocławiu 28. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Państwo, nasze radio Tok FM, Eurokoncita Barbie, Baby Dance Orchestra, jest bardzo rozmaicone. Jest bardzo weekend ciekawe. Weekend Radia Tok FM. Są zaproszenia do nowego kanału Elfowa. Dzień dobry Państwu, jak zwykle w każdą niedzielę po 15:00 witam Państwa w programie z cyklu Dość Przemocy. Dzisiaj temat, któremu, no nie przypominam sobie, byśmy poświęcili cały nasz program, a mianowicie przemoc w związkach nastolatków. Przedstawiam współprowadzącą pani Renata Durda, Niebieska Linia. Dzień dobry. W studiu są również Agnieszka Czapczyńska, psycholożka, specjalistka w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Reprezentuje pani ośrodek terapeutyczny Radość Bycia. Radość Bycia. Aby i być. Pani Beata Kurowska, terapeutka. Czy ktoś nad nim? Dzień dobry. Panuje, z fundacji Etun, a ta fundacja prowadzi ośrodek profilaktyki i socjoterapii dla dzieci i młodzieży Pępek w Warszawie. Może zacznijmy od tego, czym się zajmuje Radość Życia pani Agnieszka Czapczyńska. Radość Bycia. Radość Bycia. Radość Bycia. Zajmujemy się terapią indywidualną, prowadzeniem różnego rodzaju warsztatów rozwojowych. Realizujemy też projekty na rzecz kobiet, które przeszły przez doświadczenie przemocy w rodzinie. A ośrodek profilaktyki i socjoterapii Pępek? Fundacji Etoch. Ośrodek profilaktyki i socjoterapii Pępek głównie zajmuje się dziećmi i młodzieżą, w których jest rodzinach, w których jest problem alkoholowy. I głównie nasza pomoc, wsparcie i terapia indywidualna i praca grupowa jest kierowana do takich grup odbiorców, a ja w tym ośrodku głównie zajmuję się pracą z młodymi dziewczynami w wieku 14-21 lat i też w takiej pracy indywidualnej i pracy grupowej. Punktem wyjścia do naszej rozmowy może być książka. No nie tak dawno ukazała się na rynku. Premiera na targach książki, więc to zupełnie niedawno. Premiera na targach książki, myślałam, że wcześniej. Wydało ją wydawnictwo Zielona Soba, autorka Ewa Ainsworth, Brytyjka. Myśmy już kiedyś rozmawiały o innej książce, 7 dni, bardzo dobrej, gdzie też była poświęcona relacjom między nastolatkami. Książka ma tytuł Zadurzenie. Chyba w dosyć taki modelowy sposób pokazuje relacje dwójki młodych ludzi, dwójki nastolatków, Anny i Willa. Jak może wyglądać właśnie przemoc w związku? Przy czym to nie jest tak, jeżeli Państwo myślicie, że przemoc to przemoc fizyczna, ktoś kogoś pobił. Nie, to jest pięknie pochadzany mechanizm uzależnienia. Tak to ja spostrzegam jednej osoby od drugiej. I co też uzależnienie robi z obydwojgiem, a zwłaszcza z tą osobą, która jest właśnie uzależniona?
Eve Ainsworth ma taki styl pisania książek swoich, które zresztą opiera na doświadczeniu pracy jako pedagog i psycholog w średnich szkołach brytyjskich, czyli ma do czynienia z nastolatkami brytyjskimi. Ona w tych swoich książkach pokazuje dwa punkty widzenia zawsze. W 7 dniach mieliśmy dokładnie z tym samym do czynienia. Była dziewczyna, która doświadczała przemocy ze strony rówieśników, a właściwie rówieśniczek. No i była ta dziewczyna, która stosowała tą przemoc wobec naszej bohaterki. I były pokazane cały czas te dwa światy, które się ze sobą przeplatały. Co się z nimi dzieje w ich emocjach, w ich uczuciach, w ich sytuacjach domowych, w sytuacjach rówieśniczych, koleżeńskich, towarzyskich. W zadłużeniu mamy dokładnie do czynienia z taką samą sytuacją. Znamy relacje ze strony bohaterki, czyli Anny, i znamy opowieść ze strony Willa, czyli tego jej chłopaka, z którym jest w związku. Ona ma 14 lat, on ma lat 17. Taka chyba dosyć klasyczna sytuacja, w której dziewczęta, chłopcy szukają, zwłaszcza jeśli chłopiec jest trochę starszy, to niesłychanie imponujący też młodej dziewczynie. On jest zresztą bardzo przystojnym i popularnym w szkole chłopakiem. Ma za sobą już kilka związków też z jakimiś dziewczynami, które się źle kończyły. Wszyscy ostrzegają naszą bohaterkę, żeby się z nim nie wiązała, bo on zawsze swoje dziewczyny wykorzystuje i potem rzuca. Ona oczywiście widzi to zupełnie inaczej. Jest nie tylko nim zauroczona, ale przede wszystkim ma takie poczucie, że to niesamowite, że ten tak popularny w szkole chłopak zainteresował się właśnie nią. A przecież ona jest brzydka, głupia. Na dokładkę jest jeszcze z rozbitej rodziny, bo mama od nich odeszła, ona została z tatą i z młodszym bratem. Mieszkają w kiepskim osiedlu, takim, które kiepskim sensie, że raczej mieszkają tam ci, którzy żyją z zasiłków, bezrobotni, jest sporo przemocy, nastolatki sięgają po narkotyki, raczej się włóczą niż chodzą do szkoły. Ona dojeżdża dosyć daleko do szkoły w dobrej dzielnicy, no i to tym bardziej to jej niskie poczucie własnej wartości jest podniesione wtedy, kiedy zostaje partnerką popularnego w szkole chłopca. Ja jeszcze dodam, że to pokazanie z dwóch stron powoduje, że nie wpadamy w taką pułapkę ta dobra, prawda, uciemiężona i ten zły. Trochę widzimy, dlaczego on się tak zachowuje. Chyba w tamtej książce to było jeszcze wyraźnie pokazane. Tu jednak przewagę ma ta relacja Anny. Niemniej, im dalej się posuwamy, a już na końcu to bardziej rozumiemy, co temu chłopakowi tak naprawdę dawało. Dlaczego, do czego mu to było potrzebne. On też był uzależniony od tej relacji, prawda? Czyli nie ma takiego biało, czarno. Ty niewinna, on cię dręczy, zostaw dręczyciela, prawda? I też widzimy zresztą potem, coraz lepiej też rozumiemy poprzez pojawiające się informacje, trudną sytuację, w której chłopiec się znajduje, on też jest z rozbitej rodziny. W tej rodzinie jest pewna tajemnicza tragedia, która spowodowała, że ojciec zostawił matkę Willa i jego i odszedł. Mama kiepsko sobie też radzi, jest w takiej depresji i kryzysie, bardzo zaburzona. Kiepsko sobie radzi z tą sytuacją. W związku z tym on nie ma absolutnie żadnego wsparcia. Tak spotkało się dwoje ludzi. Obydwoje nie mają w domu żadnego wsparcia, bo ojciec Anny także sobie kiepsko radzi z tym, że żona od niego odeszła. Mama Willa kiepsko sobie radzi i z tragedią, i z brakiem męża. Dzieci nie mają ani wzorca takiego modelu dobrego związku, ani też oparcia w rodzinie. To punkt wyjścia do naszej rozmowy. Zachęcamy Państwa do tego, aby podobnie jak wiemy o tym, że 7 dni poprzednia książka Eve Ainsworth cieszy się wśród polskich nastolatków powodzeniem, jest jednak czytana, więc zachęcamy do tego, żeby także Zadłużenie było książką, do której będziecie Państwo sięgać i proponować ją swoim dzieciom, które są w nastoletnim wieku. A tymczasem przenieśmy się na polski grunt i zapytamy nasze gościnie, które pracują z dziećmi, młodzieżą i z rodzicami tych nastolatków, co ważne. Jak to jest w Polsce? Czy podobnie jak w młodzieży brytyjskiej, też ten
ta przemoc wśród nastolatków i w tych wczesnych relacjach. Tak, bo one bardziej, w jedną stronę dzwonią. Rozumiem. Używaliśmy, nie wiem czy dalej używamy, bo rzadziej się z tym spotykam, takiego terminu one przemoc na randce, który właściwie przyszedł nie tyle z Wielkiej Brytanii, co z Ameryki. I tam był... On jest trochę mylący. On jest bardzo mylący, bo przemoc na randce, tak się spotkali na randce, jest przemoc. A bo tutaj nie chodziło o to spotkanie. Chodziło o to cały świat, w którym wchodzą te obie osoby. One nie muszą być na randce. Ona nie, panna nie musi iść na randkę, by być absolutnie uzależniona i funkcjonować, no tak patrząc się ze mną, też zaburzony, bo odcina wszystko, prawda, kontakty, przekreśla on i tylko on jest najważniejszy. I on mu wszystko podporządkuje. To też widać, że poszukujemy jeszcze jakiegoś terminu, który by dobrze to określał, bo jak mówimy z kolei przemoc w związkach nastolatków, to jakbyśmy zakładali, że istnieją jakieś związki, a tymczasem związki raczej do tych relacji w tym wieku jeszcze są chyba trochę nadmiarowym określeniem. No więc niezależnie od tego, czy to przemoc na randce, czy przemoc w związku nastolatków, no to jak się z tym borykają polskie nastolatki i chłopcy, i dziewczęta, bo to też jest ciekawe, bo to wciąż taki schemat, że to właśnie ona jest taka doświadczająca przemoc, a on jest ten przemocowy, a przecież to nie jest reguła. Ja się w ogóle cieszę, że o tym rozmawiamy, bo myślę sobie, że to, że nie możemy znaleźć nazwy na to zjawisko, oddaje nasz stan świadomości, nas dorosłych na ten temat. Myślę sobie, że mało wiemy jako rodzice, mało wiemy jako opiekunowie, nauczyciele, mało wiemy jako organizacje pomocowe, terapeuci. Wiemy trochę o przemocy rówieśniczej, a nie wiemy wiele. O tym, co się dzieje w tych właśnie tworzących się związkach, w tych początkach relacji między chłopcami i dziewczynami, też w związkach nie tylko heteroseksualnych, tak po prostu w tych pierwszych relacjach, w których pojawia się miłość, fascynacja. Ale myślę, że nie wiemy, co się dzieje. To teraz powiedzmy, a co się takiego właśnie dzieje? Co to są za zachowania, które, bo no, oczywiście trywialnie można sobie pomyśleć, ktoś kogoś uderza, ktoś kogoś wyzywa. Ale to chyba nie jest tylko o to chodzi. Ale ja nie chcę, by pani rozpoczynała odpowiedzi na to pytanie, ponieważ chciałabym, byśmy wysłuchali informacji radia, a po nich wrócimy zaraz do naszego programu. Weekend Radia Tok FM. Komisja Wenecka jest komisją składającą się z wybitnych prawników. Oczekiwałem prawniczego odniesienia się do zapisów w ustawie z porównaniem, jak one mają się do polskiej konstytucji. Trochę mi tego zabrakło. Co do publikacji, podtrzymujemy zdanie, że rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie może opublikować stanowiska niektórych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które nie jest oparte na przepisach prawa. Zastosowanie się do wyroku Trybunału czy opinii Komisji Weneckiej nie jest formą porażki, tylko świadczyło raczej o sile. Czyli, że trzeba umieć się czasami przyznać do błędu, co apeluje do prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Myśmy to już mieli w swojej historii. Ja mam ciągle wrażenie też realizacji. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Lista przebojów Tok FM. Jakie radio? Taka lista. Tok 3. Ciekawe, że z NATO możemy się jakoś spotkać, a z opozycją mamy kłopoty. Czy to jest spotkanie z opozycją jest tylko wtedy dobre, kiedy my ją zapraszamy? Może jak oni zapraszają, też jest dobre. Jeżeli opozycja nie chce się spotkać, to przecież ich do tego nie zmusimy, bo co to byłby za skandal międzynarodowy, gdybyśmy siłą doprowadzali polityków w opozycji na spotkanie. Oczywiście żartuję. Wszyscy nasi słuchacze tak samo się dobrze ubawili. Jestem Tok FM, więc wolałbym zastrzec. Lista przebojów Tok FM. Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym tokfm.pl. Ale nie przesiadaj, bo to jest
Reklama. Mareczek weźmie tego. Nie, ja go nie z miesiąca. Jak portfelik mam taki chudziutki. Jak mi się wszystko kończy. Będziesz miał zaraz. W lodówce ma tylko światło. To jest znak. Że zaraz będzie tanie. Bo tylko w litrze jest super oferta na koniec miesiąca. I wybrane produkty kupisz jeszcze tak. Od jutra na przykład chleb żytni tylko 49 za 500 gramów. Złoty 49. A cukier 21,90 aż za 10 kg. 21,90. Lidl. Co tydzień coś nowego. Syrenka z Poznania, a Neptun z Krakowa? Quiz poszedł nie tak. Zacznij od nowa. Jeśli znasz swoje miasto i wiesz, co je wyróżnia, wejdź na www.metrocafe.pl. Weź udział w zabawie. Rozwiązuj quizy. Zgarniaj nagrody. Całkiem nowy Top Gear. Startujemy dziś wieczorem o 22:00 na kanale BBC Brit. Przyjdź z rodziną lub przyjaciółmi do sklepu H&M. Im więcej kupicie, tym większy rabat otrzymacie. Nawet 25%. Odwiedź nasz profil na Facebooku i pobierz kupon na zakupy. Oferta ważna od 28 maja. Do zobaczenia w H&M. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Sergiusz Piotrkowski. Każdy uchodźca powinien być traktowany z godnością i nie wolno go odsyłać do krajów, gdzie toczy się wojna. Takie mocne słowa wygłosił przewodniczący konferencji Episkopatu Niemiec kardynał Reinhard Marx na zakończenie Dni Katolików zorganizowanych w Lipsku. Istnieją zasady wynikające z Ewangelii, których nie wolno ruszać, dodał hierarcha. W Warszawie odbyły się obchody Dnia Weterana, święta uczestników misji pokojowych i stabilizacyjnych poza granicami państwa. Głównym punktem była uroczystość przed grobem nieznanego żołnierza. Do wieczora będzie jeszcze można skorzystać z atrakcji pikniku weterana na Placu Piłsudskiego. Trener polskich siatkarzy Stefan Antiga jest bardzo zadowolony z postawy swoich podopiecznych, którzy wygrali dwa pierwsze mecze z Kanadą i Francją w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk w Rio de Janeiro. Nasza sytuacja jest teraz bardziej komfortowa, przyznał, a biało-czerwoni zafundowali dziś polskim kibicom horror. Gładko przegrani z Francją dwa pierwsze sety, a stracili mieli już piłkę meczową. Polacy wyszli jednak z tego zwycięsko i dzięki rezerwowym wygrali ostatecznie 3-2. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Weekend Radia Tok FM. Wracamy do naszej rozmowy, czyli o przemocy w takich związkach bardzo młodych osób, nastolatków. Odebrałam głos, ale oddaję teraz pani Agnieszce Czapczyńskiej. No ile masz? Nie masz sześciu. Co się dzieje w takich związkach? Dzieje się dużo, ale między innymi dzieje się to, co się wydarza w związkach dorosłych. To znaczy, wydarza się również przemoc. Skali zjawiska w Polsce nie znamy, bo nie istnieją takie badania, natomiast badania ze Stanów mówią, że to dotyczy porównywalnej populacji jak przemoc w rodzinie. Przemoc może mieć charakter przemocy psychicznej, przemocy seksualnej, przemocy fizycznej. I w gruncie rzeczy, żeby zobaczyć, czym to jest, trzeba by wejść w głębi i zobaczyć, jakie to są konkretnie zachowania. Jeżeli chodzi o przemoc psychiczną, to jest to taki, bym powiedział, taki rodzaj relacji, w której jedna strona daje sobie prawo do uprzedmiotowienia, przejęcia kontroli nad drugą stroną. W naszej kulturze tą stroną jakby dominującą zwykle bywają chłopcy, choć oczywiście, że przemoc może się dziać w dwie strony i proszę Państwa, czy ona może stać się ofiarą dziewczyny. Natomiast te formy przemocy ze strony chłopców i dziewczyn się różnią. Czy ona śpi? Przemoc psychiczna to na przykład nieustanna kontrola.
za pomocą nowoczesnych technologii, do których żeby ludzie nasze dzieci mają stosowali się do Biblii, a wcześniej dostęp. Ją znali, to by nie 50 było kontroli. W ciągu godziny. No chyba się wtedy zakochałam. Ja daję radę. Ja daję radę. Ty dajesz radę? A nie mogę? Okej. Okay. Każdy daje radę. 12. Dobra, a ty we wtorek. To na przykład spotka się z gniewem, złością. Takie to nudne. Telefonami. To znaczy, że mnie nie kochasz. To jest monopolizowanie czasu ofiary. Masz być dla mnie, masz być ze mną. Nie spotykaj się z koleżankami, one są durne. Po co się tyle uczysz i po co ci te wszystkie zajęcia? Spędzajmy czas razem, nasza miłość jest najważniejsza. To jest izolowanie od rodziny i od przyjaciół. Oni są przeciwko nam. Po co ci oni? To jest też z drugiej strony sprawianie, żeby dziewczyna czuła się niepewna w różnych momentach swojego życia, czyli takie trochę dyskredytowanie jej w różnych momentach, ośmieszanie, obwinianie o wszystko. Obniżanie poczucia wartości. Kontrolowanie, upokarzanie, czasami upokarzanie w miejscach publicznych, za co potem sprawca przeprasza i jakby przemoc ma w związkach młodych ludzi tak samo, bym powiedziała, charakter cykliczny, tak? Że ona się wydarza, wydarza się to trudne doświadczenie, a potem wydarzają się przeprosiny i miłość, i bliskość. To jest też jeszcze z form przemocy psychicznej. Jest też skracanie dystansu w związku, tak? To jest takie natychmiastowe zakochiwanie się, jesteś miłością mojego życia i już właściwie wczoraj się nie znaliśmy, a już dzisiaj jesteśmy razem po wieki wieków, amen i w ogóle tak. To jest też skracanie dystansu, w sensie wymuszania na drugiej stronie różnego rodzaju takich decyzji o bliskości, tak? Na przykład wymuszanie zbliżenia. I bliskości w ogóle fizycznej, czyli dotykania się, całowania się, a także kontaktów seksualnych. To jest też straszenie. Jeżeli odejdziesz, jeżeli nie oddzwonisz, jeżeli nie będziesz o mnie pamiętać, to nie wiem, wrzucę się pod pociąg albo zrobię krzywdę. Proszę Państwa, takie coś, to ja mam na co dzień. Nasze wspólne zdjęcia, czy też różne fakty, nie mogą powstrzymać, które przede mną w tajemnicy odsłaniałaś. To prawda. Myślę też, że to, co ważne w tych nastoletnich związkach, czyli rodzących się dopiero związkach, to jest ten obszar odbierania poczucia pewności w takich obszarach, które są najbardziej niepewne, czyli cielesność, mój wygląd, jak ja wyglądam. Jeśli jestem nastoletnią dziewczyną, to przecież mam 1000 wątpliwości na temat swego wyglądu, a raczej wszystkie one są negatywne. Saska Kępa tak się prezentuje, proszę Państwa. No w ogóle fatalnie. No i w obszarze związanym z seksualnością. Przemoc w rodzinie, proszę Państwa. Przemoc w rodzinie. Dopiero się rodzi i jest szczególnie wrażliwy. Patrzę w stronę Beaty Kurowskiej. Jak to jest z tymi dziewczętami, które też do Was przychodzą? Co one na ten temat mówią? A ja jeszcze tak bym się odniosła do książki Renata, przemoc o której mówiłaś. Właściwie ja jej nie czytałam. Jeżeli jest tak przedstawiony ten schemat uzależnienia i bycia w związku młodych ludzi, to chcę powiedzieć, że dokładnie było takie pytanie, jak to w polskich realiach wygląda, to można powiedzieć tak, to właśnie w taki sposób wygląda w polskich realiach, gdzie ja mam doświadczenia z młodymi dziewczynami i faktycznie ta strona sprawcy nie jest mi tak znana, aczkolwiek jak słyszę, z jakich domów pochodzą sprawcy, co się dzieje, jaką mają swoją historię, to rozumiem, że również utożsamili by się identyfikowali z rolą tego bohatera, który tutaj jest. Ale dla mnie jakby dziewczyny, które przychodzą do ośrodka, to są dziewczyny z, bym powiedziała, takie dość specyficzne środowisko, bo to jest dom alkoholowy, gdzie jest też przemoc. Czasami jest to
rozłączne, czasami jest to razem. Także ale jak, alkoholu raczej nie, proszę nie spożywać alkoholu. Jakby, na co w takim dobrze robią adwentyści, naprawdę, dobrze robią mormoni. U Świadków Jehowy jest miejsca, inaczej, ogóle, ale widzicie państwo, nie ma strachów na lachy. Jeżeli ktoś na to, czyta Słowo Boże, kocha Pana Boga, to będzie wiedział, że nie będzie pił kawy, że nie będzie jadł świniny, bo może mu osobiście grozi, że będzie tak postępował, ale zakonu jako takiego to dawno nie ma, bo Jezus Chrystus zniósł zakon i proroków. Jezus Chrystus zniósł zakon i proroków. Serdecznie Państwa tutaj pozdrawiamy i Marta Dobosz nam zaśpiewa Ave Maria, albo może troszeczkę jazzu, bo skoro Muzeum Jazzu, no to mamy koleżankę Martę Dobosz, która potrafi wejść na scenę i bez przygotowania zaśpiewać też jazz. Jazz też, no bo ona śpiewa praktycznie. Proszę Państwa, wszystko coś po prostu w momencie dojrzewania, gdy nadaje nasze radio, to KFM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra, domu alkoholowym. To jest to podwójna tragedia, wtedy jesteśmy w domu alkoholiczni. Przed audycją mówiłyśmy o tym, bardzo ciekawie mówiłaś o tym, jak to wygląda ten splot okresu rozwojowego młodego człowieka, no bo coś się też dzieje w sensie i biologicznym, ale też psychologicznym w okresie dojrzewania. A równocześnie jest taki moment, w którym no, przychodzi ten czas szukania swojej intymności z jakimś partnerem, partnerką. Moment, w którym tożsamość jest kompletnie nieznana, bo do tej pory mieliśmy do czynienia, jeśli na przykład mówimy o dziewczynce, tak, mieliśmy do czynienia właśnie z chłopaczycą. Taką dziewczynką, która i z chłopakami, i z dziewczynami, właściwie taki androgeniczny typ, który może grać w piłkę nożną, może się też z dziewczynkami klepać po plecach i robić jakieś takie śmieszne żarty. A potem mamy kobietę i ten to przejście między... Udane szczoteczki, proszę Państwa, w Tesco Ekstra. Taką, nawet jeśli dziewczyny można są kupić dwie szczoteczki, ale to wciąż za złoty 29 i codziennie, i co sekunda myć się, szorować zęby nową szczoteczką. Płciową, a tam są takie szczoteczki, co po dziąsłach ci to włosie jeździ, po dziąśle, po dziąsła, rani, po co to? A jeszcze kosztują po 3, po 4, po 6, jedna, a tu dwie za złote 29. I te szczoteczki konkretne są. I miękkie, i twarde, ale konkretne są, że się nie rozjeżdża po dziąśle. No, radio, to KFM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Czyli zrobić zakupy tutaj na Pradze Południe, w Johannapłocie, Auchan na Jubilerskiej, a potem zapraszamy do Tesco Ekstra. Skąd my to znamy? Skąd my to znamy, Tesco Ekstra? Z reklamówki, która jest z odwrotnej strony reklamy, usuwanie świętości. Tam z tyłu, jak Państwo wejdą, od strony Szafa Gra, jest reklama, a teraz zapraszamy do Tesco Ekstra. No póki co, żebyśmy się nie pomordowali, bo wczoraj będąc w Bibliotece Narodowej spytałam się mojej Czarnuli Pulchnej, czy jeszcze pani nie zamordowali tutaj. No bo ja reklamowałam, że jedyna uczciwa kobieta przyzwoita. Wszystko może. Jeszcze nie jestem kobietą, nie umiem sobie stworzyć tego wzorca, ale widzę, jaka jest presja i wiem trochę, jaka powinnam być, bo na przykład usłyszałam wcześniej, do czego się nadaje, do czego się nie nadaje. Wczoraj miałam taką sytuację z moją córką. W parku byłyśmy obie i ja dałam jej do przeczytania na temat, przygotowując się do tej audycji, na temat stereotypów, które są kobiet i mężczyzn, chłopców, dziewczynek, które cały czas są tworzone na zasadzie kontrastów. I czytając, ona mówi tak, to jest niesprawiedliwe. Wiesz, przypomniała mi się, mamo, taka sytuacja, kiedy byłam małą dziewczynką, byłam w trzeciej klasie, w szkole pani powiedziała,
że potrzebuje ludzi, dzieci do przenoszenia krzeseł. Mówi, bardzo się zgłaszałam, chciałam przenieść to krzesło, ale usłyszałam wtedy, nie, jesteś za delikatna, jesteś za słaba, ty nie możesz tego robić. Mówi, ja i jeszcze jeden chłopiec, który też był takiej właśnie szczupłej budowy, nie mogliśmy robić tego, czego bardzo chcieliśmy. I myślę też nie o tym, jak my dorośli, tylko chcieliśmy. Nie proszę stawiać dziecku, prawdziwe akcenty, proszę państwa. Uczmy się mówić po polsku. No. Ma wierzyć w to, że ma siłę i może się żeby obronić. Polka musiała się uczyć mówić po polsku. To jest aż śmieszne, no ale prawdziwe. Jesteś delikatna, to nie jest dla ciebie. Tak zwykłe przeniesienie krzesła z miejsca na miejsce. Mhm. Ważne też jest w tych związkach, które się pojawiają, to, że niedookreślona kobiecość spotyka się z niedookreśloną męskością, bo przecież chłopcy też szukają swojej męskości. I często ten wzór, który jest dostępny, jest wzorem dorosłej męskości. Masz być dorosłym mężczyzną, który zarabia, jest zaradny, silny i tak dalej. To jest taki moment, kiedy on jeszcze nie zarabia, jeszcze nie ma pieniędzy, a równocześnie słyszy, że no to mężczyzna ma na przykład mieć środki na to, żeby zaprosić dziewczynę do kina, czy kupić jej kwiatki, a on jeszcze tego nie robi. Nie jest jeszcze wystarczająco silny, bo przecież jego ciało też się przepoczwarza, dokładnie tak samo jak ciało kobiety. No i w tym obszarze niepewności jest dużo obaw do tego, to co my razem możemy stworzyć, jeśli sami nie jesteśmy siebie pewni. Prawda, i w obszarze niepewności sięgamy po to, co jest pewne, czyli sięgamy po wzorzec taty, po wzorzec mężczyzn, który widzimy w filmach, a wiemy, jakie filmy wszyscy widzimy. I ten wzorzec, po prostu przemoc jest wpisana w ten wzorzec. Taka przemoc też wobec samego siebie, przemoc chłopca, młodego mężczyzny, później dojrzałego mężczyzny, wobec swojej emocjonalności, wobec swojej delikatności. Myślę sobie, że to jest korzeń tego, co się wydarza później w relacjach. Nie wolno być. Jest dobrze, proszę nie wolno państwa, być ale czułem. Jest niestety już po Boże. W bezpieczny sposób. Nie wolno wyrażać uczuć, nie wolno powiedzieć, zraniło mnie, że zrobiłaś to czy tamto, tak? Ale można na przykład potrząsnąć i skrytykować. To w sferze seksualności też, prawda? Taka gotowość. Seksualna, natarczywość. Przecież chłopcy to słyszą, że mężczyzna cały czas jest gotowy do tego, żeby uprawiać seks, więc... I to świadczy o jego męskości. Jak nie jest gotowy, to znaczy, że coś nie halo. Za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy. Weekend Radia Tok FM. Ave Maria już prawie, prawda? Zapłukał znów pan. Dziękuję. Tak, Żydówka jakaś kolejna śpiewa, proszę państwa. Ja myślałam, że to jest Ave Maria. I taka robota. Taka jest robota, państwo, zobacz. Jak one kręcą. Tok FM i wchodzi piosenka. Tak jak w rozmowie dzisiaj z von Lipski. Mówimy sobie, że kiedyś to niedawno, albo i teraz jeszcze, no. No, i trzeba piosenkę zapowiedzieć, albo do klimatu dostosować słownie, a nie tak, że sobie wchodzi jakaś Żydówka, a to, co wcześniej śpiewał taki ten, narzekał w takim wieku, że to źle, że to, że to tamto, że tu nie, tam nie. No to po co my mamy takich rzeczy słuchać? Jeżeli chcemy być ludźmi pozytywnymi, pozytywną, chciałam powiedzieć, pozytywną, no to dlaczego mamy słuchać takich bzdur świadomie, prawda? Na nie. A dlaczego nie na tak? Bóg jest na tak. Samo to, że świat żywych stworzeń, dusz żyjących zaistniał, to przecież było na tak. No, bo przecież kiedyś Bóg był sam w przestrzeni kosmicznej. No sam, ale no dlatego, żeby to było ciekawsze dla tych, którzy narzekają Żydzi, że o, ty jesteś sama, i tak marudzi i wiesz, i rozdziera ciebie na żywca. No to jest coś okropnego. Tylko u Żydów. Bądźmy chrześcijanami, czytajmy Słowo Boże. Bóg kiedyś był sam.
a nas stworzył potem i potem już nie był sam. Albo też przykład z Adamem i Ewą. Kiedyś Ewa była, kto pierwszy stworzył? Stworzony Adam. Adam był sam, potem już nie był sam. No, ale był sam kiedyś. No.